Patrząc na efekty tego budżetu kończącego się obecnie, można powiedzieć, że polska nauka jest absolutnie jednym z polskich czempionów, który świetnie wykorzystuje pieniądze europejskie, wykorzystuje tę szansę. Natomiast pamiętajmy o tym, że pomimo tego dobrego doświadczenia w wykorzystaniu tych środków, ten budżet na lata 14-20 jednak jest inny. Inaczej zbudowany, inaczej ukształtowany. Pokazują to chociażby trwające obecnie negocjacje pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską. Wróciłem dopiero co z Brukseli i widzę, że jednak ten nacisk czy rozłożenie akcentów jest inne. Tutaj, żeby dobrze i skutecznie uczelnie mogły sięgać po pieniądze unijne, potrzebna jest mocna, ścisła współpraca z sektorem przedsiębiorców, ale akurat na Politechnice Opolskiej to się dzieje i tu jestem spokojny. Przypomnę chociażby tą inicjatywę klastrową pana rektora Tukiendorfa czy pana profesora Knosali, także to też powinno być. Natomiast na to szczególnie trzeba zwrócić uwagę, że nie idziemy już dzisiaj w skrócie w mury, czyli w rozbudowę czy budowę nowych obiektów, raczej doposażenie, wyposażenie laboratoriów i przełożenie nauki na praktykę. Pozyskanie środków przez naszą uczelnię w nowej perspektywie finansowej 14-20 będzie zależało właśnie od tego kapitału relacyjnego, który wypracowaliśmy, podpisując ponad 100 umów z przedsiębiorcami. Bo tak naprawdę przedsiębiorca będzie tym liderem w pozyskiwaniu środków na innowacje, a my będziemy partnerem przedsiębiorcy, tak żeby rozwiązania wygenerowane przez naszych naukowców były potrzebne przedsiębiorstwie i tym samym dobrze sprzedawały się na rynku.